Cześć, kupiłem ostatnio kolejny stary silnik elektryczny do obejrzenia na kanale. Wyszło trochę śmiesznie, bo jak niosłem paczkę do domu, to wyglądało jakbym męczył się z bardzo ciężkim opakowaniem pampersów. No ale zobaczmy, co jest w środku. Wygląda na to, że silnik dotarł bez uszkodzeń, był zresztą bardzo dobrze zabezpieczony, a ja powiem wam zaraz, dlaczego mi właśnie na tym silniku zależało. Jest to silnik z lat 60. wyprodukowany w spółdzielni pracy Wspólnota w Krakowie, a niedawno oglądaliśmy taki mniejszy model silnika dokładnie z tej samej wytwórni, jak widać po nazwie na tabliczce znamionowej, i ta sama nazwa Wspólnota widnieje na tym większym silniku, który dzisiaj rozpakowałem. Na górze po środku jest logo Wspólnota Kraków, typ silnika PN300, rok produkcji 66, moc 0,3 kW, napięcie 220 V, prąd 3,3 A, prędkość 1410 obrotów na minutę, współczynnik mocy 0,69, częstotliwość 50 Hz i oznaczenie silnika jednofazowego, na dole napis Made in Poland. Wirnik obraca się lekko, chociaż łożyska skrzypią, przewód zasilający jest ucięty, a tutaj mamy oderwany przewód ochronny. Puszka z przyłączeniami jest na dole z boku, przyznaję, że chętnie bym ją otworzył, bo ciekawi mnie, jak są podłączone przewody. Odkręcę tę nakrętkę, a nawet chyba wykręcam całą śrubę trzymającą puszkę. No to zajrzyjmy do środka. Prawdę mówiąc, wygląda to dokładnie tak samo jak w silnikach typu BZWR120x78 od pralek z lat 60. z zakładów w Poniatowej, które niedawno oglądaliśmy, czyli pewnie jest to też silnik z pomocniczym uzwojeniem rozruchowym i z wyłącznikiem odśrodkowym. Moment, tylko się zorientuję w tych przewodach. Okej, tutaj na tych dwóch zaciskach mielibyśmy podłączone na stałe do zasilania przewody uzwojenia głównego i mamy jeszcze jedną parę przewodów od uzwojenia rozruchowego oraz od wyłącznika odśrodkowego, które są połączone na tym trzecim zacisku. Czyli po osiągnięciu odpowiednich obrotów wyłącznik odśrodkowy odłączał zasilanie uzwojenia pomocniczego. A po wewnętrznej stronie dekielka jest pokazana zmiana kierunku wirowania przez odpowiednie połączenie przewodów w lewo, w prawo, czyli też dokładnie tak jak w silnikach BZWR z Poniatowej lub z Brzegu. Bardzo fajny silnik, tutaj postawiłem go znowu obok jego mniejszego kuzyna, który nawiasem mówiąc jest troszkę innego typu silnikiem z pomocniczym uzwojeniem zwartym, a ten duży silnik typu PN300 koniecznie obejrzymy sobie niebawem w dłuższym odcinku.